Siemano młodziarze, dzisiaj wam wytłumaczę, jak przerobić taki samochodzik, który jest niestety elektryczny, no nie jest moim faworytem. Włożenie kabli i jakichś tam generatorów w bagażniku nie jest moim faworytem naprawdę, więc pokażę wam, jak używając silnika z kosiarki można przerobić takie cudeńko na coś użytecznego. Dobra, tak na poważnie, to mam zamiar dzisiaj dokończyć czyszczenie katalizatorów jakimś innym polepszatorem. Coś tam namieszam, coś tam wtrysnę, coś tam przepłukam wodą. Wodą gorącą. O, zajebiście, szukałem grzechotki. A, majsterko. I zobaczymy, ile jeszcze ten silnik kryje w sobie niespodzianek. Dobra majstry, wydech jest rzucony, więc sąsiad pojechał mi kupić tam jakieś polepszatory, ja tu coś mam, ale tak sobie odpalimy go jeszcze dla hecy. Nie chcę tutaj robić siary, bo jest niedziela, ale tak dla hecy. Także na razie mam ciężki dostęp, żeby dostać się jakąkolwiek z myślną rurką z góry, więc będę wtryskiwał polepszator numer 1 na kamień lekki, po prostu z tej strony, a potem będę spłukiwał wodą z góry do miski. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Chyba trzeba będzie wejść na dach.
pozbywamy się wody z całego systemu. Pewnie to potrwa 2-3 godziny. Pojeździmy sobie. Czy są jakieś na razie negatywne uczucia? Na razie trochę silnik inaczej wibruje, ale sądy zakatami już się rozgrzewają i katalizatory też idą w okresy do góry. Zobaczymy, trzeba pojeździć niestety. Wydech może być pełny wody, tłumik też, także trzeba to odparować jak najszybciej. Ale obroty się przynajmniej trzymają idealnie, nie tak jak kiedyś, że falowały. Także majstry, to nie jest placebo, samochód odzyskał moc, taką chyba jaką powinien mieć. Myślę o odczucie rzędu 10, może 15 koni, czy tam newta, ale naprawdę warto, nawet takim beznadziejnym sposobem, może jedynym dobrym, domowym, jakim właśnie pokazałem, wyczyścić katy. Wiem, że sugerujecie na pewno usunąć te katy, ale ja chcę tutaj udowodnić, co powoduje falowanie, dławienie i takie inne rzeczy. Po prostu M54 pali olej, przez co macie potem problemy. Jak majster tutaj udowodnił, że to jest wszystko powiązane.